Ludzie zhańbieni walką z polskością, tacy jak Stanisław Nowel, wykładowca w PWSZ w Suwałkach, uczą naszą młodzież. Oburza się Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziś poseł zwołał konferencję prasową 30 lat od stanu wojennego, gdzie jesteśmy. Podczas spotkania wytykał błędy, jakie zostały jego zdaniem popełnione w kraju od czasu wywalczenia przez Solidarność Wolności. Wśród niedopuszczalnych sytuacji poseł wymienił m.in. sposób doboru wykładowców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Nie może być tak, że za pieniądze podatników uczą naszą młodzież byli działacze PZPR-u zhańbieni walką z polskością i krzyżem, powiedział poseł. Uzyskują zatrudnienie ludzie, którzy są zhańbieni walką w okresie PRL-u z polskością i krzyżem. Myślę o panu Nowelu, byłym pośle PZPR-u i byłym dyrektorze pierwszego liceum ogólnokształcącego, który zasłynął z tego, że to za jego czasu został zdjęty w pierwszym liceum ogólnokształcącym krzyż. To nie może być tak, że za pieniądze podatników, a wszyscy płacimy podatki, bo to jest państwowa szkoła, uczą w tej szkole byli działacze PZPR-u zhańbieni taką aktywnością jak ten pan. Uważam, że to jest sytuacja skandaliczna. Zieliński zapowiada, że skieruje do Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pismo z prośbą o zbadanie sytuacji w suwalskiej uczelni. Ciekawi mnie również, ile osób i kto spośród pracowników PWSZ kształcił się na Białorusi, dodaje. Będę prosił o to, żeby pani minister zbadała również, kto i jakie stopnie naukowe uzyskiwał za wschodnią granicą, a w szczególności na Białorusi. To jest, myślę, interesujące zagadnienie także, bo szkoła jest bezpłatna, więc dobrze, że jest tutaj w Suwałkach, ale jednak chcemy wiedzieć, kto i czego i jak uczy. Będę prosił w związku z tym, żeby pokazać, ile i jakie tytuły naukowe zostały, że tak powiem, nadane przez uczelnie białoruskie.